A więc cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam ciebie, słuchaj drogi widzu. Ja tu w sumie kole mam tak sprzątne trochę, bo tak nie wypada troszkę. Wiecie, sobie to schowam. Okej, a więc myślę, że zaczniemy sobie tutaj fajnie, kulturalnie. W dzisiejszym filmie chciałbym ci powiedzieć, jak w miarę zoptymalizować twój komputer i jak w miarę doprowadzić twój komputer do takiego stanu, aby po prostu był w formie szczytowej, tak? Czyli mianowicie, co mam na myśli? Dokuczają ci lagi, spadki FPS-ów, no i oczekujesz czegoś więcej. Chcesz po prostu płynnej rozrywki, dobrej zabawy, chcesz się dobrze bawić. Irytują cię lagi, właśnie. No to w sumie dlatego tu jesteś, tak? Powiem ci, że dobrze trafiłeś, bądź trafiłaś. Rozwiążemy dzisiaj twój problem. Tylko ja to zrobię troszkę niespójnie, bo pokażę wam, znaczy jest niespójnie, chaotycznie, bardziej chaotycznie, ale myślę, że zrobimy taką podstawową optymalizację dzięki temu. Tutaj mam jakąś składankę, tę składkę tutaj rzeczy, które według mnie są najlepsze i myślę, że zrobimy coś tutaj fajnego z komputerami naszymi, że to wyjdzie jakoś fajnie. A więc tak, pierwszą podstawową rzeczą to wchodzimy sobie tutaj. Wchodzimy, wiem, że to źle wygląda, wiem, ale zapchałem sobie fajnie, muszę zrobić potem miejsce. Klikacie sobie ten komputer tutaj, klikacie prawym, właściwości, wchodzicie w zaawansowane ustawienia systemu, to możecie zamknąć to też. Klikacie sobie te pierwsze ustawienia od góry, no i tutaj ustawiacie sobie tak samo jak ja. Co tu zrobicie? Mianowicie pozbędziecie się animacji okienek i tak dalej, co wpłynie na waszą szybkość manewrów na komputerze, tak? Co dalej? Twierdzę, że jeśli to sobie tak zaznaczycie, komputer już będzie banglał ładnie. Dlaczego nie zaznaczę dopasuj do uwzględnienia najlepszej wydajności? A to dlatego, że chcę po prostu mieć szybki sprzęt, szybki komputer i ładny. Nie oddam 100% jakości. Nie. Dlatego tutaj po prostu otrzymacie pół na pół. Co daje nam pokaż miniatury zamiast ikon? Przykładowo, gdy jesteście grafikami, bądź po prostu robicie coś z grafiką, filmami i tak dalej, to bardzo źle się manewruje bez tego. Mianowicie chodzi tutaj o to, że przykładowo, gdy tutaj mam jakąś miniaturkę, tutaj jakieś zdjęcie, to widzimy to. Gdy ja to odznaczę, nie będziemy tego widzieć. Wiele osób tego po prostu nie wie i każe ludziom znaczać dla najlepszej wydajności. Nie wiem dlaczego, ale to po prostu dla mnie nie ma sensu i jest to głupie. Co dalej? Zrobimy sobie tak. Wchodzicie tutaj w ten komputer, właściwości, klikacie sobie oczyszczanie dysku, zaznaczacie wszystko. Dajecie OK. Gdy to wam się zrobi, ominę sobie to, bo nie chcę się czekać, ja to zrobię szybciej. Usuwacie sobie to szybko, dalej klikacie tak, jak już to się wam usunie, klikacie następnie oczyść pliki systemowe. Tam też wszystko zaznaczacie i usuwacie. Dajecie OK. Dalej wchodzicie w narzędzia, klikacie optymalizuj. Defragmentacja bardzo opłaca się na dyskach HDD. SSD niekoniecznie, ale też warto to zrobić. Defragmentacja, inaczej, by się tu wytłumaczyć nie umiałem teraz. Defragmentacja, optymalizowanie dysków działa na takiej w zasadzie, że jakby on sobie wszystko na tych dyskach ładnie, kulturalnie układa. Jeden po drugim, a nie, że jest na przykład raz, dwa, trzy i nagle 10. Tylko po prostu wszystko stopniowo raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak są pliki fajnie poukładane. Wiadomo, to nie zmieni waszego miejsca plików i tak dalej, tylko to on sobie jakoś tam układa. Ja sobie to tak tłumaczę po prostu, nie? A i sobie klikamy tutaj na każdy dysk osobny, defragmentuj, optymalizuj. Nie chcę mi się na razie tego robić. Robię to tutaj na szybko, pokazać wam, chcę nagrać film, żebyście mieli jakoś fajnie zoptymalizowany sprzęt. I co dalej? Windows 10, optymalizacja. To sobie wypakujecie. Ja sobie to wpierdzielę na dysk C, bo często lokalizacja debuguje. Rzucam sobie to tutaj. Następnie klikam w znaczek Windowsa. Klikam w znaczek Windowsa w pasku tam po lewej na dole. Wpisuję tutaj POWR, klikam i uruchamiam jako administrator. No i teraz tak, klikam sobie tutaj, nie, wpierw wejdę tutaj. I żeby widzieć TPS1, TPS1, żeby sobie fajnie kopiować, to wchodzicie w widok, zaznaczacie rozszerzenia nazw plików. Wchodzicie w to i wpisujecie tu CD, żeby przejść do tego katalogu. Spacja, prawy przycisk myszy, Enter, macie to sklepane. No i teraz tak, nie chcę mi się tego tłumaczyć, ale wierzcie mi na słowo, że to wam zoptymalizuje bardzo dobrze komputer. Zrobię to przy was, żeby nie było, żebyście się nie bali. Mogą wyskakiwać błędy, ale jeśli wyskakują błędy, to prawdopodobnie albo to już macie zrobione, albo po prostu nie aktywowaliście tego. A żeby to aktywować, żeby działały te pliki, trzeba wejść tutaj, skopiować to pierwsze, wlepać to. Enter. I tutaj próbujecie kliknąć i Enter. Jeszcze raz sobie klikacie A. Nie wiem, zależy jak chcecie, czy wam to zadziała za pierwszym razem, czy nie. Potem, żeby odblokować te pliki, wklepujecie to. Cyk, cyk, Enter. Macie odblokowane te pliki. Następnie kopiujecie sobie dwa razy powoli, sobie klikacie Ctrl A, Ctrl C. I teraz tak, tutaj wklepujecie kropkę, ale nie wklepujecie tego ukośnika, który wklepujecie w grach i tak dalej, tylko ten drugi ukośnik. Bo w grach wpisujecie ten ukośnik. Nie, to nie jest ten ukośnik. Macie wklepać ten, czyli klikacie ten.
drugi, klikacie prawy, wklejacie i on wam tutaj działa. I on wam tu się zajmuje komputerem fajnie i tak robicie z każdym po kolei. Tyk, krop, kontrola, kontrol C, kropka, kośnik, hop. Jedziemy dalej. Disable Windows Defender, też aktywujemy. Windows 10 nie potrzebuje żadnego antywirusa, tak szczerze między nami. Jeśli chcecie sobie przyczyścić komputer, to zróbcie to w najprostszy możliwy sposób i po prostu pobierzcie sobie ADW Cleaner. To nawet nie jest antywirus, czy jest antywirus, ten antysoftware, tylko po prostu on jakby... się wysłowić nie wiem, słuchajcie, inaczej. Nie wiem jak wam to wytłumaczyć. To jest antywirus, który jest jednorazowy. Nie musicie go instalować, on włączycie go i działa. Skanujecie, gotowe, finito. Co dalej? Robimy sobie dalej, tutaj kopiujemy, wklejamy. Ja to zrobię wszystko przy was, żebyście się nie bali tutaj, bo nic wam się z komputerem nie stanie. No chyba, że wasz komputer po prostu ma jakiegoś raka i po prostu odbije mu i postanowi się zdupić. I to jest w sumie najciekawsze to, co tutaj robimy teraz. Remove default apps. To skutkuje tym, że usunie nam wszystkie te Windows 10-kowe aplikacje. Ten cały niepotrzebny syf, który Windows 10 nam niepotrzebnie instaluje na komputer. To jest zupełnie niepotrzebne. Do niczego. To tylko zajmuje miejsca. To jest naprawdę niepotrzebne. I sobie to usuwacie, te xboxowe syfy i tak dalej, kamery i tak dalej. Kto z tego korzysta w ogóle? Nikt chyba. Spotify'a jakieś głupie to przecież każdy pobiera i używa własnego Spotify'a. Remove OneDrive, pomiga wam ekran i wróci wszystko do normy. Klejacie Enter, migocze ekran, a mi teraz zamknie ten folder, muszę znowu wejść do niego. No i wszystko się wczytuje po jakimś czasie. Ja znowu niestety muszę jeszcze raz przejść do tego katalogu, bo mi zamknął. Tak jak mówiłem, wchodzę sobie w... I to już nam jest niepotrzebne. Tego nie używajcie w sumie, bo to już wszystko zrobione. Zrobiliśmy to. Dziękuję za uwagę. Teraz lecimy dalej. I to już się nie przyda. Patrzymy tutaj. Tak, to jest od mojego ziomeczka. Tutaj optymalizacja. I w sumie najprzydatniejsze jest to. Najprzydatniejsze jest w sumie to, moim zdaniem. Wchodzimy w to. Odpalamy jako admin. I co robimy tutaj? Szukamy tutaj naszej karty graficznej, która jest tutaj moja. Pierw usuwacie wszystkie limity, które są tutaj. Klikacie, zaznaczacie backspace. To się nie przyda. Jak znajdziecie swoją kartę graficzną, przechodzicie tutaj i zaznaczacie na hike, klikacie apply, zapisz, gotowe. I nic więcej nie trzeba tutaj robić. Następnie wchodzicie sobie dalej, bierzecie ten priorytet gry. Jeśli teraz tak, to w jakim stopniu ma znaczenie? Bo jeśli streamujecie, to nie róbcie tego. Takie jest moje zdanie. Jeśli streamujecie, nie róbcie tego. Jeśli streamujecie, nie róbcie tego, a jeśli nie streamujecie, to dajcie sobie na wysoki i będzie ok. Dalej. To ustawienie grafiki. Czy one niby coś robią? Nie, chyba nie, ale i tak wam to pokażę. Tu wam zaraz pokażę bardzo przydatną optymalizację do Valoranta. Bardzo opłacalna i bardzo dużo daje. Przed chwilą ziomek właśnie prosił mnie o tą optymalizację, bo kurczę mu się na kompie nawaliło i mu przywróciło wszystko do wcześniejszego stanu. No i znów chciał, żebym mu to zrobił. Ale niestety mu tego nie zrobię. Postanowiłem zrobić film, bo nie chciało mi się już tego powtarzać setki razy z rzędu i postanowiłem, że nagram dla was film po prostu. I sami sobie to porobicie wszystko po kolei, tak? I tak, to już mamy z głowy ten priorytet. MSI też mamy z głowy. I zostało nam co tak naprawdę? Co nam zostało? Config, tak, to tak, antywirus, to jest nieopłacalne. Niby w jakimś stopniu opłacalne, ale to nie chce mi się tego robić. Pokazuję wam tak naprawdę tylko najskuteczniejsze rzeczy, które naprawdę poskutkują i pomogą. Czyli tak, wchodzicie sobie tutaj, kopiujecie to, klikacie na klawiaturze znaczek Windowsa plus R, klikacie bez plusa R, otwiera wam się takie okienko, wklejacie to, co skopiowaliście tutaj, Enter, jakiś ciąg znaczków, Windows, znajdujecie Game User Settings, klikacie edytuj prawym i z tamtego kopiujecie to, Ctrl C, zaznaczacie sobie tak, Ctrl V, wklejacie. Sprawdźcie, żeby to nic się tutaj nie przesunęło, żadne spacje i tak dalej, to ma być wszystko tak samo. Klikacie Ctrl S, zapisujecie to sobie fajnie, nie? Zapisujecie to sobie ładnie. Ja nie mogę, bo mam tutaj zaznaczone. Ctrl S, zapisz, OK. No i teraz tak, że jeśli chcecie, żeby wam się te ustawienia nie zmieniały tutaj, gdy włączycie grę, klikacie na to prawym, o właściwości tylko do odczytu i ustawienia będą takie na stałe. Nic nie wpłynie z gry na te ustawienia, żeby je po prostu przestawić, nie zmienią się. Aha. I teraz ważna rzecz, to nie są ustawienia, które są w grze. To są w zupełności inne ustawienia, nie ma ich w grze. I tak, to jest jakby spoza oficjalnego konfigu Valoranta. Dlatego to tak mocno wpływa na waszą rozrywkę. I co, po tym już zaczyna wszystko fajnie banglać. Ja tam mam zaznaczone w Valorancie eksperymentalne wyostrzenie tam. Potem wam pokażę te ustawienia jeszcze. Na końcu filmu zrobimy zdjęcia tego wszystko, screeny i wszystko wam pokażę te ustawienia. Tak, co dalej? Aha, klikacie znaczek Windowsa na klawiaturze, wpisujecie mysycyonyfil, enter i macie konfigurację systemu, wchodzicie w rozruch, tutaj sobie jeśli macie 30 zmieniacie na 3 bądź 0, nie wiem jak się tam u was da, następnie wchodzicie w opcje zaawansowane, odblokowujecie maksymalną liczbę procesorów, dajecie, 11, 12, dajecie OK, zastosuj OK,
zakończ bez ponownego uruchamiania. Następnie tak. I co zrobiliśmy teraz? Zrobiliśmy to, że komputer będzie korzystał z wszystkich rdzeni, aby uruchomić jak najszybciej komputer. Dalej klikacie tutaj prawym, klikacie manager zadań, wchodzicie w uruchamianie i tutaj aplikacje, które po prostu wpłyną na, które wam się uruchamiają wraz z startem, podczas uruchamiania komputera, tak? I tu mamy coś włączone, to może być, pewnie to sobie wyłączę, nie chcę, żeby mi się to włączało, no i w sumie to będzie tyle, nie? Więcej nie, to mamy jak zrobione. Co dalej? Czy jest jeszcze coś, co chciałem wam pokazać? Tak, słuchajcie, to co zaraz wam pokażę działa na każdą grę, czyli klikacie sobie na Valoranta, otwórz lokalizację pliku i tutaj przechodzimy do Valoranta, live i mamy tutaj Valoranta. Tutaj mamy dwa pliki .exe, które uruchamiają nam Valoranta i te dwa pliki mamy tak samo przerobić. Klikamy Valorant.exe, właściwości, zgodność, to sobie możecie zaznaczyć, ale nie zmuszam. Najważniejszą opcją jest tutaj to, żeby to było włączone na aplikację. Gdy już jest na aplikacjach, dajecie OK, gotowe. Shooter game binary jest Win64, zjeżdżacie niżej. Macie kolejnego Valoranta, w którym robicie również to samo. To możecie włączyć, ale nie trzeba. Najwięcej robi to. Dajecie tak, OK, gotowe i finito. Co robimy dalej, żeby wycisnąć jeszcze więcej? Tam na dole w pasku macie znaczek Windowsa. Klikacie na niego prawym, tu macie opcję zasilania. Dajecie tu nigdy. Klikacie dodatkowe opcje ustawień zasilania. Ja wam dam tutaj parametr, który wam odblokuje najwyższą wydajność w opisie, tylko musicie zjechać niżej. Który wchodzicie znowu w pasek, wpisujecie cmd prawy myszy, uruchom jako administrator i tutaj wklepiecie tą komendę i po tej komendzie ta opcja wam się tutaj pokaże. Co dalej, co robimy dalej, to już zrobiliśmy, to mamy ze sobą. Wchodzimy znowu w pasek, wpisujemy ustawienia grafiki i tutaj dajemy przeglądaj, no i szukamy naszego Valoranta. I również z tymi dwoma Valorantami robimy to samo. Wchodzimy, dajemy opcję wysoka wydajność i gotowe. Tak robimy z każdym grami. Tak, jeszcze Nvidia nam zdała, tak? Jeśli tam macie Intela, to tam jest chyba tylko jedna opcja, żeby dać wysoką wydajność, bo więcej tam nie widziałem. AMD, to w sumie w BIOSie możecie też pokombinować, tam sobie podkręcić. Mówi ramy, procesor lekko i tyle. Panel sterowania Nvidia. Wiem, że mówię ciężko, dla niektórych może wydawać się to dosyć skomplikowane. I teraz gdzie się, bo to jest ważne, bardzo ważne. Nikt o tym praktycznie nie mówi, ja wam o tym powiem, ponieważ chcę dla was tutaj jak najlepiej i wam powiem o rzeczach, o których nie mówi nikt inny. Jeśli macie w monitorze funkcję G-Sync, to w Valorancie, gdy gracie w Valoranta, wyłączajcie tą funkcję. W CS-ie ona chyba też oddaje, ale w innych grach zalecam to mieć włączone, gdy gracie w inne gry. Włączajcie to, gdy macie inne gry, typu Fortnite itd. Valorant to ma być zawsze wyłączone. Zawsze. Bo ma być stałe odświeżanie, nie że herce wam będą spadać z monitora itd. Ma być stałe odświeżane, na przykład u mnie w moim przypadku 280, nie że będzie spadało czy coś. Ma być pełna płynność. Następnie zarządzanie ustawianymi 3D. Tu sobie ustawiacie wysoka wydajność, filtrowanie tekstur jakość wysoka wydajność. Tryb niskiego opóźnienia. W trybie niskiego opóźnienia zależy od waszej karty graficznej. Jeśli macie RTX-a, zaznaczacie włącz. Jeśli macie GTX-a, dajecie ultra. Technologia monitora, jak już mówiłem, stałe odświeżanie, to na przykład dla Valoranta oddaje. Tryb zarządzania energią dajemy preferuj maksymalną wydajność. I to w sumie na tyle. Nic więcej tutaj nie robimy. W grach też ustawiamy wszystko. W laptopach też jest coś takiego, że musicie sobie ustawić na przykład, macie kartę zintegrowaną tam, czy procesor jest zintegrowany, to macie każdą grę sobie przestawić w tym miejscu na procesor o najwyższej wydajności. Co dalej? To już będzie na tyle. Klikacie zastosuj, OK. Czy jest coś dalej, co zapomniałem, o czym nie powiedziałem? Tak. Wchodzicie sobie w ustawienia tutaj w pasku, wchodzicie w pamięć, dajecie pliki tymczasowe, tu wam się wczyta i usuwacie wszystko w tych plikach tymczasowych, wszystko usuwacie. Następnie cofacie, urządzenia nie, telefon nie, sieć internet nie, personalizacja nie, aplikacje, mapy offline, wyłączacie to, jeśli nie macie to nie robicie i usuwacie tam wszystko, to nie, granie, Xbox Game Bar wyłączacie, tryb gry włączone. To dalej, ustawiam to nie, ułatwienie dostępu to nie, prywatność. Możecie sobie tu niektóre rzeczy, których nie używacie, wyłączyć, ale mi się nie chce tego robić, dlatego tego nie wyłączam. Aktualizacja, bo robicie aktualizacje wszystkie. Wszystkie aktualizacje w waszym komputerze mają być na bieżąco robione i macie to aktualizować ze względu takich, że aktualizacja może wam poprawić płynność urządzenia, a mianowicie są dwie opcje. Microsoft może coś albo albo po prostu poprawić. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Oni albo wprowadzają wadliwe aktualizacje, albo niepełne, albo dobrze zrobione, co pomogą wam poprawić jakość wszystkiego.
nie jesteśmy w stanie tego ocenić, czy jest okej, czy jest źle. Po prostu robimy. W razie czego zawsze możemy wrócić do poprzednich aktualizacji, możemy ją po prostu cofnąć. Dalej. Optymalizacja dostarczania, odznaczacie to sobie. Dlaczego? Żeby po prostu nie pobierało wam, gdy gracie w jakieś gry aktualizacji i innych takich rzeczy, po prostu, żeby wam nie pobierało. Co robicie dalej? Tak. Pokażę wam coś ciekawego, co również nigdzie indziej się chyba raczej nie dowiecie, bądź musielibyście być bardzo mocno zagłębieni w internet. Dalej. Wchodzicie sobie, wpisujecie tutaj. Znaczy ja nie muszę wam, wy nie musicie wpisywać. Ja wam tylko chcę pokazać. To jest, dotyczy bardziej waszego internetu. Cloudflare DNS 1.1.1.2. I teraz tak, ja sobie to muszę poszukać. Coś to jest rozpisane coś. Ja musiał to znaleźć rozpisane. Ajajajajaj. Żeby to było rozpisane. Dobra. Mianowicie, klikacie tutaj w wasz internet, w waszą sieć tutaj. Klikacie otwórz ustawienia sieci i internetu. Następnie klikacie zmień opcję karty. Wchodzicie w kartę, dwa razy klikacie. I teraz tak. Jeśli chcecie wyciągnąć maksa z waszego internetu, klikacie konfiguruj. Dajecie tutaj zaawansowane. Klikacie czegoś takiego jak szybkość i duplex. I zaznaczacie tutaj maksymalną wartość. Ja tego nie będę robił, bo mi wywali internet na razie i wyłączy mi włączy ponownie internet. Waszym zadaniem, które teraz chcę wam pokazać, jest klikanie dwa razy, właściwości. Szukacie tutaj protokół internetowy wersji 4 TCP IPv4. Dla Wi-Fi też coś takiego powinno być, więc nie bójcie się, jest też dla was nadzieja. Ja mam internet, wiadomo. I teraz tak, co to daje? Chcę wam zabezpieczyć internet przed jakimiś malware, wirusami i tak dalej. Mianowicie, o co tu chodzi? Chodzi tutaj o to, że wasz router, wasz komputer, wasze urządzenie zacznie blokować mocno, najskuteczniej jak się da, nie dopuści do waszego urządzenia ani jednego malware, czyli wirusa, czy jak to tam sobie tłumaczycie. Nie pobierzecie nic praktycznie takiego. No jest możliwe, że pobierzecie, może okej, ale to raczej trzeba być tak spizganym, żeby coś takiego pobrać, żeby po prostu, nie wiem, trzeba być naprawdę, albo naprawdę nie ogarniać, serio. Ale raczej wierzę w was, że radzicie sobie w takich rzeczach i nie pobierzecie takiego syfu. Mianowicie, ułatwi wam to pozbywaniu się, unikaniu wirusów. Nie będzie kryło przed wami, będzie przed wami kryło wszystkie wadliwe strony, które mogą zawierać jakiś malware bądź wirusy. Czyli 1.1.1.2 to na końcu unika malware. Jeśli macie dzieci, jeśli macie rodziny tutaj czy coś i nie chcecie dopuścić do waszych komputerów treści 18+, chcecie totalnie wykluczyć takie treści, nie dopuści w żadnej takiej treści wasz komputer, gdy zmienicie tą dwójkę na trójkę. Trójka, dajcie zastosuj OK i ten, nie wiem co robi 0, jak dajemy tutaj 0 albo 1, nie wiem, ale wydaje mi się, że dwójka i trójka to jest takie najskuteczniejsze. Czyli tak, jeśli zmienicie dwójkę na trójkę, to macie takie antydzieci, czyli że nie załaduje wam się ani jedna strona 18+, nawet wam się nie pokaże, jeśli wpiszecie choćby w Google, Pornhub czy cokolwiek takiego, nie pokaże wam takiej strony, nie jest to po prostu możliwe, gdy to wpiszecie. Nie wczyta wam takich stron, są odcięte. Dwójka, tak samo będzie z wirusami. Nie wczyta wam takiej strony, po prostu wam ich nie pokaże tych stron. One dla was nie będą istniały, nie pokaże wam takiej strony. Dajecie OK, zaczyna działać. Działa, gotowe. OK, gotowe, działa. Tyle. Czy jest coś, co ja wam jeszcze powinienem powiedzieć? Różne rzeczy typu Discord. Różne rzeczy typu Discord mają takie rzeczy jak ustawienia zaawansowane, jak akceleracja sprzętowa. Jeśli macie lagi w grach, nie chcecie, żeby karta wspierała wasz procesor, chcecie w 100% poświęcić kartę graficzną dla gry, to odznaczacie to. Jeśli to odznaczycie, to wasz procesor będzie tylko wasz procesor będzie podtrzymywał aplikację, która posiada akcelerację sprzętową. Co dalej? Czy jest jeszcze coś, co wam powinienem powiedzieć? Tak. Mamy jeszcze aplikację MemReduct, która nazywa się MemReduct. Co ona właściwie robi? Wchodzimy w menedżer zadań, wchodzimy w wydajność, nie, przepraszam, w procesy i obserwujcie tutaj pamięć. Gdy kliknę wyczyść, patrzcie co się dzieje momentalnie.
momentalnie wam czyści pamięć. Czyli jeśli macie problemy z pamięcią w komputerze, zastosujcie sobie tę aplikację, ona jest bardzo, bardzo przydatna. Ustawienia wyglądają moje w ten sposób. Już wam pokazuję. Ustawienia. Cyk. 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 To są moje ustawienia do tego programu i bardzo wam polecam tą aplikację Mem Reduct. Mianowicie, czy jest jeszcze coś, co wam powinienem powiedzieć? W przykładzie Fortnite macie jeszcze treści w 3D jakby, nie? Wchodzicie w bibliotekę, wyjdźcie mi z tego Unreal, wchodzicie w Fortnite, tu gdzieś macie, w moim przypadku nie wiem, gdzie jest Fortnite, o tu jest, kropeczki klikacie, opcje, tekstury wysokiej rozdzielczości odznaczacie. A co, czy jest jeszcze coś, co wam mogę powiedzieć? W sumie takie najpotrzebniejsze rzeczy do gry, również po najpopularniejsze, to w sumie wam pokazałem. Co dalej jeszcze? Czy jest jeszcze coś? Tak, klikacie komputer, odinstaluj lub zmień. I z tego miejsca usuwacie, odinstalowujecie, klikacie odinstaluj. Wszystkie rzeczy, których po prostu nie potrzebujecie i nie są wam w żadnym stopniu potrzebne. I jeśli po prostu w coś nie gracie, usuńcie to. Jeśli po prostu czegoś nie używacie, usuńcie to. Niepotrzebnie wam zabiera miejsce na dysku, nie jest to potrzebne. Tego już wam nie będę mówił. Jeśli macie jakiś dysk HDD i chcecie w jakimś stopniu przyspieszyć, to już sobie musicie sami poradzić, bo już nie chcę mi się tego mówić po prostu, ale to już jest dla chętnych. Klikacie tutaj w pasek, klikacie prawym, klikacie zarządzanie dyskami i w tym miejscu możecie sobie dyski HDD zrobić na kilka. Bo jeśli jest jeden dysk HDD, który ma multum miejsca i nie jest rozdzielony na kilka mniejszych, to igła jakby, jeśli coś wchodzicie na ten dysk i sprawdzacie tam różne miejsca, wchodzicie po katalogach i tak dalej, igła nie wyrabia i ona jakby jest w tym miejscu i przechodzicie gdzieś, więc ich po kolei ta igła, coś się kręcić, obracać po kolei ładnie, nie? To ona jakby skacze tak. Cyk, 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 cyk. Ta igła w tym dysku HDD. Tak się zachowuje. Więc ja wam po prostu polecam rozprzestrzenić sobie te dyski, ten jeden dysk na przykład HDD, na kilka mniejszych dysków. Na kilka mniejszych partycji, tak to się chyba nazywa, tak? No i to w jakim stopniu powinno wpłynąć na waszą płynność, szybkość działania na komputerze i tak dalej. I to co robiliśmy na początku, w sumie potem polecałbym wam zrobić tą, jak to się mówi, defragmentację dysków, tak? Żeby to po prostu banglało ładnie. Czy jest coś, o czym wam zapomniałem powiedzieć? Wchodzicie w sumie w GeForce Experience. I następnie wchodzicie sobie ustawienia, tak, nakładka w grze. Odznaczacie to sobie, bo to wam zabiera niepotrzebnie FPS-y. To jest zbyteczne, podobnie jak Xbox zabiera po prostu przydatne FPS-y i zbędnie szkodzi. Laptopy będą w tych ustawieniach miały jeszcze coś takiego, jak coś tam pod wydajność czy jakość do wyboru. Wyłączcie tą funkcję, ona również się wam nie przyda. Jest po prostu zbędna. I po prostu zainstalujcie sobie tego GeForce Experience, jeśli go nawet nie macie, bo jest to po prostu potrzebne. A ja mianowicie, jak go zainstalować? Wchodzicie, wpisujecie Nvidia Reverse i instalujecie sterowniki nie stąd. Instalujecie sterowniki nie stąd. Stąd. Instalujecie sterowniki stąd, wybieracie sobie kartę graficzną waszą. Jeśli nie wiecie, jaką macie, klikacie znowu w Windowsa i wybieracie menedżer urządzeń. I tu wam pisze, jaką macie kartę graficzną. Karty graficzne. W moim przypadku to jest RTX 2060 Super Wind Force. I tyle. I aktualizujecie sobie kartę graficzną. Instalujecie w ten sposób. Nie jest to żaden niebezpieczny manewr, więc możecie to spokojnie zrobić. Jeśli chcecie jakąś optymalizację głębszą, większą, poszczególną, do jakiejś osobnej gry, rozwiniętą, rozbudowaną optymalizację, piszcie mi w opisie, w jaką gracie grę, do czego mam wam zoptymalizować komputer, bo to w sumie nie mówi tego wiele osób, ale pod każdą grę jest w sumie osobna optymalizacja.
no komputer po prostu funkcjonuje na innych obrotach. W jakim stopniu, no wszystko ma tutaj osobną jakby optymalizację. Po prostu na innych zasadach niektóre rzeczy po prostu działają. Czy ta Nvidia, w większym stopniu Nvidia, bo to po prostu trzeba ustawić pod daną grę. Zresztą dobrze o tym wiecie, bo każdy ustawia Nvidia inaczej pod inną grę, jak pewnie oglądacie w różnych poradnikach, bo jeśli trafiliście do mnie, to już naprawdę nie mieliście dość i po prostu chcieliście czegoś mocno rozwiniętego i rozbudowanego. Tutaj to otrzymujecie. Ja wychodzę do was z propozycją, że mogę dla was nagrywać takie filmy, lecz ty, drogi widzu, musisz wykazać chociaż jakąś najmniejszą chęć, wejść do komentarzy i napisać mi, do czego potrzebujesz optymalizacji komputera bądź laptopa. No i w sumie tyle. I ja wam dziękuję za dzisiaj. Słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że wam pomogłem. No i będziemy się, słuchajcie, tutaj żegnać. No i z mojej strony to by było na tyle. Zostaw komentarz dla zasięgu, łapkę w górę dla zasięgu, bo wiadomo, teraz YouTube inaczej nie funkcjonuje, więc fajnie, jakbyś coś tam zostawił bądź zostawiła po sobie. Chciałbym cię zaprosić na Discorda mojego, który znajdziesz w opisie, na mojego Instagrama. Jestem tam troszkę przystojniejszy niż tutaj na kamerce, więc polecam. No i co, też znajdziecie go w opisie. No i mój e-mail też znajdziecie w opisie. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się. No i życzę wam miłego dnia, bądź nocy, bądź wieczoru, zależy od kiedy to oglądacie po prostu. Trzymajcie się, cześć, dzięki, Eluwina. Mam nadzieję, że pomogłem, piąteczka. A tak jeszcze, słuchaj, po nagraniu tego filmu, powiem ci szczerze, że mam jeszcze wiele więcej obszernych możliwości do nagrania, do optymalizacji systemu, więc jeśli chcesz więcej, daj mi po prostu znać, bo film już po prostu trwał zbyt długo i nie można już po prostu nagrywać więcej. No nie mogłem po prostu więcej. Znaczy niby mogłem, ale wiadomo, musi być po prostu też więcej filmów z tego. Więc jeśli chcielibyście czegoś więcej, dajcie mi znać.